Największy problem ludzkości. Gdybyśmy zechcieli pomyśleć, co jest największym problemem. Być może, kiedy mówimy o ludzkości, ale kiedy mówimy tak o sobie samym. Gdyby człowiek zadał sobie to pytanie, co jest największym problemem? Może jest to to, co właśnie dzisiaj wydaje się najtrudniejsze, najpoważniejsze. Być może na to pytanie inaczej odpowiedziałoby dziecko kilkuletnie, osoba kilkunastoletnia, starsza. To, co przeżywa może dzisiaj, to, co najbardziej dotyka serca życia dzisiaj, to, co dzisiaj wydaje się najtrudniejsze, być może wydaje się tym największym problemem. Było to podczas II wojny światowej, kiedy jeden z okrętów, wojskowy okręt, na pokładzie którego znajdowało się kilkuset żołnierzy, został trafiony i bardzo szybko zaczął tonąć. Niewielkie były możliwości ratunku. Była ciemna noc na głębokim oceanie. Okręt szybko zatonął. Bardzo szybko zginęło też wielu z żołnierzy z kilkusetosobowej załogi. Dwóm żołnierzom udało się znaleźć pewną małą łódź, szalupę, w której znaleźli schronienie. I kiedy wydawało się, że będą mogli bezpiecznie uratować się z tej katastrofy, zobaczyli, jak w ich stronę płyną kolejni żołnierze, którzy dostrzegli możliwość ratunku również dla siebie. Ale łódź była bardzo mała, a oto kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu zbliżało się w ich kierunku. I wtedy, gdy pierwszy chwycił swymi dłońmi burtę, w niemym porozumieniu tych dwóch żołnierzy zaczęło, najpierw używając wioseł, odganiać swoich kolegów, uderzać w dłonie, które czepiały się burty, odpychać, aż ciało za ciałem gdzieś zanurzało się w tą bezdenną głębię oceanu. Kiedy połamały się wiosła, zaczęli używać pistoletów, które mieli przy sobie. Kiedy skończyły się naboje, zaczęli używać kolb również w tym samym celu. Widząc zagrożenie w tych, którzy płynęli w ich stronę, starając się ratować siebie, jeden po drugim, ich koledzy, nie udało im się dotrzeć i znaleźć miejsca w tej łódce, ale jeden po drugim ich ciała osuwały się w tą głębię oceanu. Aż wreszcie w pewnym momencie, gdy wokół nie było już nikogo, obaj usiedli na dnie łódki, dysząc zmęczeni, a kiedy nieco ochłonęli, obiecali sobie, że to, co stało się tej makabrycznej nocy, nigdy, ale to nigdy nie będzie przez nich zdradzone. Że pozostanie to ich tajemnicą na zawsze. Kilka dni później zostali uratowani i żyli jeszcze długo, wiele lat. Zapytacie, dlaczego opowiadam dzisiaj tą historię? Dlaczego mówię o tym i skąd dzisiaj wiemy, że takie wydarzenie miało miejsce? Przecież były tylko dwie osoby, które obiecały sobie, że nigdy, ale to nigdy nie zdradzą tego, co wydarzyło się tej makabrycznej nocy. Otóż po kilkudziesięciu latach od tamtych wydarzeń jeden z tych żołnierzy opowiedział historię, która wydarzyła się wtedy. A kiedy zapytano go, dlaczego to zrobił, powiedział: nie mogłem już dłużej żyć z wyrzutami sumienia, z poczuciem winy, które nękało moje serce przez tak długo, przez tak wiele lat. Nie potrafiłem już dłużej z tym żyć.
największy problem ludzkości. Na kartach Słowa Bożego znajdujemy bardzo ciekawe pytanie. Pytanie, które brzmi: na co uskarżać się może człowiek, póki żyje? Na co może się uskarżać? Pewnie znaleźlibyśmy mnóstwo powodów do tego, aby skarżyć się, aby może narzekać, aby mówić o tym, jak to jest. Ale kiedy znajdujemy odpowiedź na to pytanie, na co uskarżać się może człowiek, póki żyje, to jest ona niezwykła, bo tą odpowiedzią jest zdanie: niech się uskarża na swoje grzechy. Grzech, wyrzuty sumienia, poczucie winy. Bez względu na to, jak mało modne są to słowa i stwierdzenia w dzisiejszym świecie, czyż nie jawi się jako jeden, jeżeli nie największy, problem człowieka? Problem, z którym człowiek próbuje niejednokrotnie w bardzo różny sposób sobie radzić. Problem, który potrafi mrocznym cieniem położyć się na życie człowieka i ukraść szczęście i radość na drodze jego wędrówki. Problem ludzkości. Jest pewien słynny most, Golden State. Jak jakiś czas temu doniosła Gazeta Wyborcza, pod tym słynnym mostem zostaną zawieszone siatki dla osób, które chcą popełnić samobójstwo, skacząc z tego mostu. Tak postanowiły władze San Francisco. Metalowe siatki o szerokości ponad 6 metrów będą umieszczone po obu stronach, długiej na 2700 metrów konstrukcji. Most zawieszony na wysokości 67 metrów nad poziomem morza, tego przesmyku łączącego Zatokę San Francisco z Pacyfikiem, od otwarcia w roku 1937 przyciąga osoby, które w ten sposób kończyły swoje życie. Skacząc z niego do dziś zabiło się tam ponad 1300 osób. Nie jesteśmy w stanie wniknąć w serca tych, którzy podejmowali w tym czy w innym miejscu tego świata takie właśnie kroki. Ale kto wie, jak wielu z nich zdecydowało się na taki krok właśnie dlatego, że nie potrafili poradzić sobie z poczuciem winy, z wyrzutami sumienia. Ale dlaczego dzisiaj? Dlaczego dzisiaj jest tak? Dlaczego dzisiaj żyjemy w takim świecie, że jest to tak poważny problem? Jak to się zaczęło? Dlaczego tak się stało? Aby szukać odpowiedzi na to pytanie, musimy sięgnąć do tej niezwykłej księgi, jaką jest Pismo Święte. I tam, w tych fragmentach zapisanych gdzieś na pierwszych stronach tej księgi, znaleźć odpowiedź na pytanie: dlaczego? Dlaczego dziś świat wygląda tak, jak wygląda? Dlaczego dzisiaj to, co nazywamy grzechem, to, co powoduje wyrzuty sumienia, poczucie winy, jest tak poważnym problemem w sercu tak wielu, wielu ludzi? Kiedy Bóg stwarzał ten świat, kiedy stworzył dzień po dniu to wszystko, co wypełniało planetę, kiedy stworzył wreszcie człowieka, mężczyznę, kobietę. Jak czytać możemy na kartach Pisma Świętego w pierwszym rozdziale tej księgi, gdy spojrzał na wszystko, co uczynił, było to bardzo dobre. Bardzo dobre. Atmosfera, która wtedy panowała, radość, spokój, wspaniałe uczucia, wspaniałe relacje człowieka z Bogiem, ludzi między sobą czy ze światem przyrody. Słowo problem nie miało miejsca w tym świecie. Ale kiedy otwieramy tą pierwszą księgę Mojżeszową, księgę Genezis, i drugi rozdział, werset 16 i 17, znajdujemy tam zapis pewnej rozmowy, pewnych słów, które Bóg, ten cudowny Stwórca, który uczynił wszystko bardzo dobrym, skierował do człowieka. I dał Pan Bóg człowiekowi taki rozkaz: z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego,
na pewno umrzesz. Bóg w swej ogromnej miłości zapewnił człowiekowi wszystko, co jest potrzebne do szczęścia. Czy tak było? Wszystko. Ale Bóg w swojej wielkiej miłości jest tym, który wie, że miłość pozwala drugiej stronie odpowiedzieć również miłością. Pozwala powiedzieć tak, ale miłość daje wolność i pozwala tej drugiej osobie, do której jest ona kierowana, odpowiedzieć również nie. Nie zgodzić się na nią, nie przyjąć jej. I ten dobry Bóg, kierując wtedy te słowa do człowieka, tak bardzo wyraźnie to powiedział. Wszystko, co uczyniłem dla ciebie, jest dobre. I tak naprawdę wystarczy to, co dobre, abyś był szczęśliwy. Ale pozwalam ci, stwarzając siebie jako istotę, która może decydować, która może wybierać, daje taką możliwość. Tak bardzo nie chciał, aby do takiego wyboru doszło, ale dał taką możliwość, iż człowiek mógł wyciągnąć rękę również po poznanie nie tylko dobra, ale po poznanie zła. Po poznanie czegoś, co dobru było zupełnie przeciwne. I tak się stało. I tak się stało, kiedy pewnego dnia w tym pięknym ogrodzie Eden doszło do spotkania. Spotkania właśnie pod tym drzewem. Drzewem, które było drzewem nie tylko tam rosnącym w centrum ogrodu, ale było drzewem, z którego, gdy owoce miały być przez człowieka zerwane, to było to wyrazem jego wyboru. Wyboru nie tylko poznania dobra, ale również poznania zła. I tak się stało, możemy czytać wiele fragmentów z trzeciego rozdziału pierwszej księgi Mojżeszowej, że przy tym drzewie znalazł się pewien anioł. Anioł, którego stworzył Bóg, ale anioł, który postanowił iść drogą. Drogą zła, który skorzystał z woli, z możliwości wyboru, którego udzielił mu Bóg, decydując się na drogę inną niż Bóg proponował. Drogę niezadowolenia, niechęci do Boga, drogę buntu. I ten anioł, używając jako medium stworzenia, pod tym drzewem przeprowadził rozmowę z kobietą, która znalazła się tam, z Ewą. Czy rzeczywiście Bóg powiedział, że nie możecie korzystać ze wszystkich drzew tego ogrodu? Możemy oprócz drzewa poznania dobra i zła, bo jeżeli z niego skorzystamy, to co się stanie? To umrzemy. Będzie miała miejsce śmierć. Na pewno tak się nie stanie. Co więcej, gdy skorzystacie z tego drzewa, gdy dokonacie takiego wyboru, tak naprawdę zyskacie. Tak naprawdę jeszcze bardziej otworzą się wam oczy i dopiero wtedy życie będzie miało pełny sens. Czy słyszymy dzisiaj podobne słowa? Słowa Boga, który z jednej strony mówi, tak naprawdę do szczęścia potrzebujesz tylko dobra. Nie musisz korzystać z wielu złych rzeczy, które znajdują się na tym świecie, aby być szczęśliwy. Ale słyszymy też ten drugi głos, który mówi, będziesz nieszczęśliwy, jeżeli nie skorzystasz z tego bądź tego, co wcale nie jest dobre. Musisz zakosztować życia w pełni. Musisz spróbować tego, co złe, tego, co niemoralne, tego, co niewłaściwe. Dopiero wtedy zobaczysz, jak wspaniałe jest życie. To jest echo tych słów tam wypowiedzianych w ogrodzie Eden. Musisz skorzystać i z dobra, i ze zła, aby wtedy dopiero otworzyły ci się oczy, jakie jest życie. Jak szybko okazały się te słowa nieprawdą. Co się stało wtedy? Co się stało, gdy człowiek wyciągnął rękę i zdecydował się odwrócić od Boga, zdecydował się oddzielić od tego źródła życia? Zgrzeszył.
zrobił coś, co nie było zgodne z Bożą wolą. Bardzo szybko pojawiły się konsekwencje, pojawiły się efekty takiego wyboru. Już pierwszym takim efektem był lęk. Gdy Bóg przyszedł wtedy do człowieka, jak czytamy w 10 wersecie, Adam powiedział: skryłem się, boję się, lękam się. Coś, co wcześniej nie miało miejsca w relacjach między Bogiem i ludźmi. Nie tylko lęk, ale kiedy Adam słuchał tych pytań, które Pan Bóg stawiał mu, i kiedy Bóg pyta: ale czy to prawda, że sięgnąłeś po te owoce z drzewa, co do którego prosiłem, aby z nich nie zrywać? Adam bardzo szybko, myśląc o tej sytuacji, powiedział: Boże, to ta kobieta, którą mi dałeś, to ona dała mi i zjadłem. Bardzo szybko się tego nauczyli, prawda? Bardzo szybko nauczyli się widzenia problemu nie w sobie samym, ale może w tych, którzy są dookoła. To ona, powiedział Adam. Co miał zrobić Bóg w tej sytuacji, gdy nastała ta smutna chwila? Gdy nagle te plany, które miał dla człowieka, życia w wieczności na tej wspaniałej ziemi, wydawało się, że legły w gruzach. Przyszedł wtedy i w serii pytań, które począwszy od tego pytania: gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Pragnął znów przygarnąć te zagubione jego dzieci do siebie. Tak zrodził się problem. Ten największy problem ludzkości. Ale już wtedy, tego pierwszego dnia, Bóg obiecał, że nie pozostawi człowieka, nie pozostawi ludzkości w stanie tego beznadziejnego problemu, ale obiecał rozwiązanie, niespodziewane rozwiązanie. Rozwiązanie, którym miał być Jezus Chrystus, który miał przyjść na tą ziemię, aby mogły spełnić się te słowa wypowiedziane wtedy przez Boga. Bóg powiedział: gdy skosztujecie z owoców tego drzewa, gdy sięgniecie po nie, nastanie śmierć. I rzeczywiście cierpienie, ból, łzy, śmierć stały się nieodłącznym elementem istnienia człowieka na tej planecie. Ale przyjście Jezusa Chrystusa miało być ratunkiem od wiecznej śmierci człowieka. I wtedy Bóg nie pozostawił człowieka samego. Nie pozostawił go, ale zapowiedział przyjście Zbawiciela, przyjście tego, kto w miejsce człowieka, tego grzesznika, tego, który zagubił się w tej drodze życia, swoje życie gotów będzie ofiarować, aby człowiek mógł być uratowany. Konsekwencje były smutne. Skończył się czas wspaniałej błogości, niczym niezmąconego szczęścia, radości. Życie zaczęło nabierać coraz bardziej barw przesiąkniętych goryczą, smutkiem czy łzami. Ale od tamtych wydarzeń coś zmieniło się w ludzkości. Dzisiaj nasza natura jest tak łatwo skłonna do złego. Miałem kiedyś wujka, który, mówię miałem, bo jakiś czas temu zmarł. Bardzo lubiłem go, lubiłem z nim rozmawiać, słuchać, gdy opowiada. Miał taki dar opowiadania, rozmawiania. Niejednokrotnie pamiętam, jak dzisiaj, gdy powtarzał mi, patrząc na mnie, mówił: Piotr, pamiętaj, o złe
Nie musisz się wcale starać. Ono samo przyjdzie. Całkiem inaczej jest z tym, co dobre. Czy miał rację? Skąd my to znamy? Przecież wiemy o tym ze swojego życia, że właściwie wcale nie bardzo musimy się starać, żeby coś stało się złego, żeby nasze zachowanie, nasza postawa, może słowa, myśli szły w kierunku, który nie jest właściwy. Zupełnie inaczej niejednokrotnie jest, gdy zależy nam na czymś dobrym. To nie jest tak, że poprzez czynienie zła stajemy się grzesznikami. To nie jest tak, że rodząc się musimy zrobić wystarczająco dużo złego, aby można powiedzieć o nas, jesteś grzesznikiem. My po prostu tacy przychodzimy na świat. Z taką naturą, z takimi skłonnościami. Nie jesteśmy winni tego, co stało się w ogrodzie Eden. Ale jako potomkowie tej pierwszej pary ludzkiej ponosimy tego konsekwencje. Drodzy, kiedy przychodzi na świat kolejny człowiek, kiedy rodzi się dziecko, kiedy patrzycie na takie nowonarodzone dziecko, to myślicie, jakie złe dziecko. Tak czy nie? Nie? A co wtedy myślicie? Jakie niewiniątko, jakie niewinne dziecko. No przecież ono nie zrobiło jeszcze nic złego. Nie zrobiło też nic dobrego. Ale jakie niewinne dziecko. Tak myślimy, prawda? Tak traktujemy dzieci, które przychodzą na świat. Powiem wam, kochani, nie zapomnę pewnie nigdy swoich osobistych doświadczeń, jako że dane jest mi być ojcem dwójki dzieci. I tak to się stało, że miałem ten przywilej być przy porodach obojga moich dzieci. I pamiętam, gdy przyszedł na świat mój syn, kiedy miałem możliwość wziąć go niewiele chwil po porodzie na ręce i popatrzeć, to z jednej strony taka wdzięczność wypełniła moje serce dla Boga, dla żony i za to dziecko, które mogłem trzymać na swoich rękach. Ale powiem wam, kochani, jedna z pierwszych myśli, która wtedy pojawiła się w mojej głowie, była taka. Kiedy spojrzałem na ten cud życia, pomyślałem, Boże, jeszcze jeden grzesznik przyszedł na świat. I tak samo rozpaczliwie jak każdy będzie potrzebował Chrystusa. On jeszcze nie zrobił nic złego, nie uczynił nic niewłaściwego. Ale bardzo szybko mogłem przekonać się, że myśl, która wtedy pojawiła się w mojej głowie, była zgodna z rzeczywistością. Tak naprawdę jeszcze jeden grzesznik przyszedł na świat. Nie dlatego, że zrobił coś złego, ale dlatego, że od czasu Edenu, od czasu tego fatalnego wyboru, właśnie taka jest nasza natura, właśnie tacy przychodzimy na świat, jako ci, którzy mają te ogromne skłonności w kierunku zła. I o wiele łatwiej zdaje się przychodzić to, co złe, niż to, co dobre. Czyż nie tak jest? W księdze proroka Jeremiasza, w 13 rozdziale tej księgi, Bóg coś więcej mówi na temat tego problemu. Bóg mówi tam, że nie tylko mamy problem. Grzech, który objawia się poprzez poczucie winy, wyrzuty sumienia, ale jak czytać możemy w 13 rozdziale księgi Jeremiasza, 23 werset, czy murzyn może odmienić swoją skórę, a pantera swoje pręgi? A czy wy, przywykli do złego, możecie czynić dobrze? Bóg jest bardzo szczery. Bóg bardzo szczerze mówi człowiekowi, jest problem. Ale co więcej, te słowa, te porównania odnośnie człowieka, który nie jest w stanie
zmienić swojej skóry odnośnie zwierzęcia, które nie jest w stanie pozbyć się fragmentów swojej skóry, które właśnie w taki sposób wyglądają. Te pytania mówią nam coś więcej. Nie tylko, że mamy problem, ale również to, że nie jesteśmy w stanie rozwiązać go sami. Że jako człowiek nie jestem w stanie poradzić sobie z tym problemem sam. Czy to jest smutna wiadomość? Może nie jest to łatwa prawda, ale jest to prawda, którą Bóg kieruje do ludzkiego serca, mówiąc nie tylko taki właśnie jesteś, ale jeszcze sam nie potrafisz tak naprawdę nic z tym zrobić. Ale to nie znaczy, że nie próbujemy sami coś z tym robić, prawda? W jaki sposób człowiek stara się radzić sobie z tym problemem grzechu? W jaki sposób stara się radzić sobie z wyrzutami sumienia, z poczuciem winy? W jaki sposób? W jaki sposób może próbowaliśmy kiedyś w życiu? Dobre postanowienia. Tak, takie obietnice samemu sobie, że to już się nie powtórzy, że następnym razem będzie lepiej. Co tak naprawdę zostaje z tych postanowień? Wszyscy niejednokrotnie zdaliśmy sobie sprawę, ile z naszych obietnic i postanowień szybko roztrzaskało się o ten bruk rzeczywistości. W jaki sposób jeszcze człowiek stara się radzić sobie z problemem grzechu? Porównuje się z kimś innym. Tak. W różny sposób, jako ludzie, próbujemy ten największy problem rozwiązać. Czasami człowiek po prostu neguje jego istnienie i mówi, to wcale nie jest problem. To wcale nie jest takie złe. To wcale nie jest takie niewłaściwe. Ze mną jest wszystko dobrze. Wszystko w porządku. Człowiek próbuje nie dopuścić do siebie tych myśli, że to może być jego problem. Ale jeżeli tak jest, to czasem przychodzi taka bezsenna noc, kiedy nie można usnąć i kiedy patrzysz w sufit i godziny mijają, a sumienie odzywa się coraz bardziej. Przychodzą takie momenty, że jednak zdajesz sobie sprawę, że to nie jest tak, że tego problemu nie ma. Czasami człowiek usprawiedliwia się, prawda? Już w raju Adam i Ewa dali nam przykład tego, że takie postępowanie wcale nie jest przypadkowe. Człowiek uczyni coś złego, ale starając się usprawiedliwić sam siebie, rozgląda się dookoła i szuka, czy tak naprawdę to ktoś inny nie jest winien tego, co uczyniłem. Czy tak jest? Nie zapomnę historii, podróżowałem kiedyś pociągiem, stałem na korytarzu, a w przedziale tuż obok mnie pewien młody chłopak właśnie wyciągał i rozkładał odtwarzacz CD, chciał zapewne posłuchać muzyki. Wyciągał ten odtwarzacz, kładł na swoich kolanach te przewody, przygotowywał się po prostu do tego słuchawki, żeby móc posłuchać muzyki. I w tym momencie, gdy robił te wszystkie czynności, zadzwonił telefon, który miał w kieszeni. I gdy zadzwonił telefon, zerwał się na równe nogi, żeby wyjąć ten telefon i odebrać, ale w tym momencie spadł odtwarzacz na podłogę. Kiedy odebrał telefon, a dzwoniła, jak wywnioskowałem z rozmowy, jego przyjaciółka, dziewczyna, kiedy odebrał telefon, pierwsze słowa, które powiedział do tej osoby, brzmiały tak. Właśnie przez ciebie zrzuciłem mój odtwarzacz. Naprawdę potrafimy być w tym dobrzy. W usprawiedliwianiu samego siebie. Właśnie przez ciebie. I to jest sposób, w jaki człowiek próbuje sobie radzić z tym problemem grzechu. Mówi, tak naprawdę to nie ja. Gdyby ona tego nie powiedziała, gdyby on mnie nie sprowokował, przecież nigdy tak bym nie postąpił.
Przecież nigdy nie odpowiedziałbym w ten sposób, nie zrobiłbym tego. Nie zareagował, nie zareagowałabym właśnie tak. Bo to on, to ona, to oni zawsze mogą być jacyś inni. Ale dopóki człowiek w ten sposób próbuje radzić sobie z problemem grzechu, tak naprawdę nigdy nie znajdzie prawdziwego rozwiązania tego problemu. Bo grzech jest zawsze wyborem człowieka. I nawet jeżeli inni w jakiś sposób przysłużą się, mówiąc w cudzysłowie, do tego, to tak naprawdę od naszych decyzji zależy nasze postępowanie. Czasami człowiek pragnie zapomnieć, pragnie nie wracać, wypierać z myśli to, co stało się może wiele lat temu, to, co gdzieś ciągle odzywa się jako wyrzuty sumienia. Ale wiemy, że tak naprawdę są rzeczy, których nie da się zapomnieć. Człowiek czasami próbuje ukrywać, udawać, że nic się nie stało. Być może nikt nie widział tego, co było złe. Ale problem ciągle jest. Ale problem ciągle pozostaje. Próbujemy. Mimo że tak naprawdę nie jesteśmy w stanie. Ale jaki jest Boży sposób? Jaki jest Boży sposób rozwiązania tego największego problemu ludzkości, jakim jest grzech? Boży sposób. Jedyny sposób. Skuteczny sposób. Możemy otworzyć jeden z fragmentów Słowa Bożego. List apostoła Jana i pierwszy rozdział tego listu. I słowa, które są tym Bożym sposobem rozwiązania problemu grzechu. Gdzie czytamy: krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Boże rozwiązanie największego problemu ludzkości. Bóg mówi: krew Jezusa Chrystusa, Jego niewinna śmierć właśnie z powodu grzechu człowieka daje możliwość przebaczenia. Jeżeli wyznajemy grzechy swoje Bogu, co to znaczy wyznajemy? Przede wszystkim przyznajemy się do tego, nie próbując stosować żadnego z tych niewłaściwych sposobów, o których mówiliśmy, przyznajemy się do tego, że tak, rzeczywiście to jest mój problem. Ale przychodzę z tym, Boże, do Ciebie, prosząc, przebacz mi. A Bóg jest wierny i obiecuje przebaczenie. Bo Bożym sposobem rozwiązania problemu grzechu jest przebaczenie. Bo Bóg tak bardzo kocha człowieka, że pragnie przebaczyć mu jego grzechy, winy, błędy, oczyścić serce i dać spokój sumienia, bez względu na to, jak makabryczne wydarzenia mogły splamić jego serce i życie. Przebaczenie jest Bożym rozwiązaniem problemu grzechu. Przebaczenie jest Bożym rozwiązaniem tak wielu problemów, które niejednokrotnie w relacjach międzyludzkich mają miejsce. Jakże inaczej mogłoby wyglądać wiele rodzin, gdyby nie zabrakło w nich przebaczenia? Jakże inaczej mogłoby wyglądać wiele relacji międzyludzkich, znajomości międzyludzkich, gdyby nie zabrakło w nich przebaczenia? Gdyby człowiek tak bardziej chętny był do tego, aby
przyjść do drugiej osoby i powiedzieć, jeżeli jest taka potrzeba, przepraszam. Ale również, aby powiedzieć tej drugiej osobie, przebaczam ci. To, co się stało, nie ma już znaczenia. Bo kiedy Bóg przebacza człowiekowi, to traktuje go jako tego, kto zła tego nie popełnił. Boże przebaczenie. Jedyny, cudowny, wspaniały sposób rozwiązania problemu, który inaczej od początku do końca życia byłby największym problemem człowieka. Rozmawiałem kiedyś z pewną panią, pani Agnieszka. Rozmawialiśmy właśnie na temat przebaczenia i w pewnym momencie rozmowy pani Agnieszka powiedziała: ja codziennie przepraszam Boga za te wszystkie moje grzechy. Zasmuciłem się, słysząc takie słowa, że codziennie wciąż i wciąż na nowo i na nowo przeprasza Boga za to wszystko, co niewłaściwego w życiu uczyniła. Pani Agnieszka ma córkę. Zapytałem ją więc: pani Agnieszko, gdyby pani córka uczyniła coś niewłaściwego, sprawiła pani przykrość, a później przyszła do pani i powiedziała: mamusiu, bardzo przepraszam za to, co zrobiłam. Co by pani uczyniła? Co wy uczynilibyście na miejscu pani Agnieszki? Przebaczyli. Powiedzieli: nie gniewam się. Pewnie przytulili swoje dziecko. Pani Agnieszka powiedziała w ten sam sposób. A potem zapytałem: a gdyby pani córka przyszła do pani i powiedziała następnego dnia: mamo, pamiętasz to złe, które uczyniłam ci wczoraj? Chciałam cię za nie serdecznie przeprosić. A gdyby przyszła trzeciego, czwartego, piątego, szóstego i kolejnego dnia, wracając do tamtego wydarzenia, mówiąc: mamo, pamiętasz? Chciałam ciebie bardzo za to przeprosić. Co byśmy pomyśleli o takiej sytuacji? Zapewne pomyślelibyśmy, że córka pani Agnieszki nie uwierzyła w słowa mamy. Nie przyjęła przebaczenia, które mama jej zaoferowała. Bóg nie chce, aby człowiek żył przygnębiony problemem grzechu, jeżeli nie ma takiej potrzeby. Gdy człowiek przychodzi do Boga i wyznaje swoje grzechy, Bóg nie czeka z odpowiedzią na tą modlitwę. Bóg wysłuchuje ją natychmiast. Każdy człowiek, który ze szczerym sercem przychodzi do Boga, mówiąc: Panie, pomóż mi. Wybacz mi to, co było niewłaściwe. Bóg natychmiast wysłuchuje tego szczerego wołania, przychodząc ze swoim przebaczeniem i pragnie, aby człowiek cieszył się i przyjął ten Boży pokój i Boże przebaczenie, aby mógł z głębi serca powiedzieć: Boże, i dziękuję Tobie za to, co dla mnie uczyniłeś. Ale niejednokrotnie jako ludzie jeszcze bardziej komplikujemy tę sytuację, znajdując problemy, które też niejednokrotnie spędzają nam sen z powiek. Czasami człowiek mówi: ale czy to, co zrobiłem, nie jest zbyt złe, zbyt straszne? Czy naprawdę Pan Bóg może przebaczyć i to? Jezus Chrystus, przychodząc z nieba na tą ziemię, przyszedł na dno ludzkiej nędzy. Przyszedł, aby sięgnąć tak nisko, jak tylko nisko sięgnąć może upadek człowieka. Po to, aby podnieść człowieka z każdego miejsca, w jakie tylko może upaść. Z każdego grzechu, z każdej doliny zła
w jaką tylko może zawędrować. Nie ma takiego miejsca, z którego Bóg nie mógłby podnieść grzesznika. Nie ma takiego grzechu, którego Bóg nie mógłby człowiekowi przebaczyć. Chyba tylko grzech, którego człowiek nie chce Bogu wyznać, którego nie chce ze swego życia się pozbyć. Słowo Boże, ta wspaniała księga jest pełna przykładów ludzi, którzy gdzieś na drogach swojego życia uczynili coś, czego później wstydzili się niejednokrotnie. Ale jest to księga przykładów ludzi, którzy chociaż zaplątali się niejednokrotnie w tych gąszczach grzechu, to jest to księga, która mówi o ludziach, którzy znaleźli rozwiązanie. Którzy znaleźli rozwiązanie, które zaproponował im Bóg. Przebaczenie. Tak wiele przykładów tych, którzy znaleźli Boży sposób rozwiązania problemu grzechu. Był pewien człowiek, miał na imię Zacheusz. Nie postępował uczciwie, ale tak bardzo w pewnym czasie w jego sercu doskwierał ten ból, te wyrzuty sumienia, poczucie winy, że tak dłużej być nie może. Żył w czasach, w których na tej ziemi był również Jezus. Tak bardzo chciał go spotkać. I udało się pewnego dnia stanąć przed Jezusem. Wspiął się nawet na pewne drzewo, aby móc zobaczyć, jak Jezus przechodził będzie w otoczeniu tłumu ludzi tą drogą. Kiedy Jezus zatrzymał się w tym miejscu, kiedy poprosił go, aby zszedł z drzewa, to ten człowiek przyjął Boże przebaczenie. Przyjął to, że Bóg przyniósł rozwiązanie jego problemu do jego serca. A kiedy przyjął Boże przebaczenie, gotów był naprawić krzywdy, które uczynił. Gotów był przeprosić tych, których potraktował niewłaściwie. Jeden z apostołów, najbliższych przyjaciół Jezusa Chrystusa, apostoł Piotr, któregoś dnia, tego smutnego, pamiętnego dnia, kiedy jego mistrz i nauczyciel był w okrutny sposób przesłuchiwany, kiedy policzkowano go, kiedy pluto w jego twarz, ludzie zgromadzeni w pobliżu w pewnym momencie zauważyli apostoła Piotra. Czy ty nie jesteś jednym z uczniów Jezusa Chrystusa? Tego właśnie, który jest policzkowany, który jest traktowany w ten sposób, sądzony? Nie mam z tym człowiekiem nic wspólnego do czynienia. Ja go nie znam. Przez te kilka lat doświadczył tylu błogosławieństw w przyjaźni z Chrystusem. Jego życie nabrało szczególnego sensu i znaczenia, a teraz publicznie mówi, że go nie zna, wypierając się jakiejkolwiek znajomości z Chrystusem. Jaka tragiczna chwila. I wtedy, gdy powiedział po raz trzeci, że go nie zna, wtedy przesłuchiwany w pobliżu Jezus odwrócił się w stronę, gdzie był Piotr. A Piotr spojrzał w stronę Jezusa. I miała miejsce ta niezwykła chwila, kiedy te dwa spojrzenia spotkały się ze sobą. Kiedy Jezus spojrzał na Piotra, który przed chwilką po raz trzeci powiedział: nie znam Jezusa Chrystusa. A pod wpływem tego spojrzenia, tego, co było w oczach Chrystusa, Piotr gorzko zapłakał i tak bardzo żałował tego, co uczynił. Co musiało być w tym spojrzeniu Chrystusa? Że Piotr nie poczuł się odrzucony, nie poczuł się odepchnięty, nie poczuł się jak ktoś, komu Jezus chciał powiedzieć: to ja też nie chcę Ciebie znać.
co musiało być w tym spojrzeniu, że znalazł dla siebie szansę, nadzieję, możliwość przebaczenia tego, co uczynił. Taki jest Bóg. Taki jest Bóg. Bez względu, w jaki sposób potraktuje go człowiek, jego serce w ten niezwykły sposób wciąż jest dla człowieka otwarte. Wciąż chciałby przygarnąć go do siebie, powiedzieć: przebaczam ci to, co uczyniłeś. W jednej z ksiąg Słowa Bożego, w księdze Micheasza, w rozdziale 7 znajdujemy słowa, które w tak piękny sposób mówią o tym, kim jest Bóg. Znowu zmiłuje się nad nami. Wrzuci do głębin morskich wszystkie nasze grzechy. Ktoś, nawiązując kiedyś do tego fragmentu, zilustrował to, opowiadając mi w ten sposób, mówiąc: kiedy Bóg wrzuca do głębin morskich, jest to oczywiście pewnego rodzaju przenośnia, pewien symbol mówiący o tym, jak bardzo chce oddalić on od człowieka ten problem grzechu. Ktoś powiedział mi: kiedy Bóg wrzuca do głębin morskich wszystkie nasze grzechy, to w tym miejscu stawia tabliczkę z napisem zakaz łowienia. Dlaczego? Bo Bóg nie chce wracać do tego, co było złe, a co przebaczył tobie i mnie. On chce, abyś cieszył się nowym życiem, w którym problem grzechu jest problemem przez Niego rozwiązanym. Któż jest Boże jak Ty, który przebaczasz winę, który odpuszczasz przestępstwo, resztce swego dziedzictwa, który nie chowasz na wieki gniewu, lecz masz upodobanie w łasce. Któż jest Boże jak Ty? Bóg pełen przebaczenia. Chciałbym zakończyć pewną historią. Historią, którą przeżyłem wiele lat temu, kiedy razem z moim przyjacielem rozmawialiśmy z pewną panią, z panią Marią. I w trakcie naszej rozmowy w pewnym momencie zadaliśmy pani Marii pytanie. Rozmowa dotyczyła właśnie przebaczenia. Pani Mario, czy pani, gdy wyznaje swoje grzechy Bogu, to wierzy, że On pani przebacza? Kobieta popatrzyła na nas i powiedziała: nie, chyba nie. Otworzyliśmy wtedy Słowo Boże i przeczytaliśmy historię o tej kobiecie, której życie pogmatwało się i która pewnego dnia jako niemoralna została przyprowadzona i rzucona do stóp Jezusa Chrystusa. Chrystusa, który, chociaż tak wielu chciało ją wtedy potępić i przekreślić, powiedział: nie potępiam ciebie. Przebaczam ci. Idź i nie czyń tego dalej. A kiedy opowiedzieliśmy tę historię, spojrzeliśmy na panią Marię i ponownie zadaliśmy pytanie: pani Mario, a pani, gdy wyznaje swoje grzechy Bogu, czy wierzy, że On pani przebacza? Nie wiem, chyba nie. Więc opowiedzieliśmy o tej scenie, tej niezwykłej scenie w ten piątkowy dzień na wzgórzu Golgoty, kiedy na środkowym krzyżu rozciągnięty był Jezus Chrystus, a obok Niego dwóch złoczyńców i w pewnym momencie jeden z nich, widząc, że Jego życie kończy się w jakiś tragiczny sposób i zdając sobie sprawę z tego, że to nie jest koniec, jakiego życzyłby sobie, widząc, że Jego życie było złe i niewłaściwe, ale widząc w tym niezwykłym Chrystusie,
który wisiał obok na krzyżu, kogoś, kto może pomóc mu w jego problemie, zwrócił się z prośbą o przebaczenie. I usłyszał zapewnienie, że pewnego dnia będzie żył na wieki. A gdy opowiedzieliśmy tą historię, znów zwróciliśmy się do Pani Marii z pytaniem: Pani Mario, a czy Pani, gdy wyznaje swe grzechy Bogu, wierzy, że On Pani przebacza? Nie wiem, powiedziała Pani Maria, może. Wciąż nie była pewna, choć coś zmieniało się w jej podejściu. Przeczytaliśmy ten fragment, który dziś był już cytowany, że jeżeli wyznajemy swoje grzechy Bogu, to On jako wierny, dobry, chętnie je przebaczy. A Pani, czy wyznając swoje grzechy, wierzy, że On to dla Pani czyni? Nie wiem. Może. Nie jestem pewna. Pani Mario, a gdyby Pani syn, a powiedzieliśmy to znając jej sytuację rodzinną, gdyby Pani syn, który wiele lat temu opuścił ten dom, gdyby Pani syn któregoś dnia przyszedł i pomimo tego wszystkiego, co zrobił w swoim i Pani życiu, przyszedł i powiedział: Mamo, chciałbym Ciebie bardzo przeprosić za te wszystkie lata, za to, co zrobiłem. Gdyby któregoś dnia przyszedł, co wtedy zrobiłaby Pani? Jej odpowiedź była jedna. Przyjęłabym go. Przebaczyłabym mu. A przecież pomimo wielkości miłości matczynej, miłość Boga jest większa niż miłość tysięcy matczynych serc. A potem patrząc na Panią Marię zapytaliśmy, czy Pani, gdy wyznaje swoje grzechy Bogu, wierzy, że On Pani przebacza? Wtedy ze spokojem spojrzała na nas i powiedziała: tak, teraz wierzę. Teraz wierzę, że On przebacza mi, że On jest dobry. Drogi przyjacielu, do Jezusa możemy przyjść tacy, jacy jesteśmy. Możemy przyjść po przebaczenie. Bez względu na to, jak wygląda nasze życie, bez względu na to, w którym miejscu znaleźliśmy się. Może w miejscu, z którego wcale nie jesteśmy zadowoleni. Stanie serca, z którego wcale nie jesteśmy zadowoleni. Możesz przyjść zawsze do Niego po przebaczenie, po miłość, po przyjaźń, po pomoc, aby to przebaczenie mogło dotknąć Twego serca, ale również, aby mogło nastąpić może w relacjach międzyludzkich, w których tak bardzo Go potrzeba. Można wyciągnąć swoją rękę do Niego i zwrócić się w tej szczerej prośbie, prośbie, której On nigdy nie odmówi. Możesz złożyć bezpiecznie swoje życie w Jego ręce i cieszyć się rozwiązaniem największego problemu ludzkości, jakim jest grzech, wyrzuty sumienia czy poczucie winy. Rozwiązaniem, które jest u Niego, które jest u Jezusa Chrystusa. Jeżeli tylko potrzebujesz, przyjdź do Niego po przebaczenie. Pogódź się z Nim i zawrzyj z Nim pokój. W ten sposób poprawisz swoją dolę. Bo jest On, Chrystus, rozwiązanie największego problemu ludzkości.